Z tego rozpędu zapomniałam wspomnieć, jakie utwory będą teraz grane, ale mam taką propozycję, że może Państwo pomogą mi właśnie zidentyfikować, jakie to były utwory. Pierwszy. Bardzo dobrze, super. Drugi. Pięknie. I trzeci. Brawo, no wspaniała publiczność, możecie Państwo sobie... Cieszę się, że Państwo słuchacie faktycznie z uwagą. Bardzo dużo już osób się pojawiło dzisiaj na scenie, a ja zaproszę jeszcze jednego gościa, panią Katję Wasylenko, która śpiewa, gra na gitarze, na pianinie. Dzisiaj zagra nam na fortepianie. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś kojarzy, z którego filmu jest ta melodia? Zameli, brawo, tak jest. Teraz zaproszę akademicki zespół instrumentów dętych blaszanych i utworu w żółtych płomieniach liści. Thank you.
wykona wraz tutaj z Tadeuszem Kastakiem utwór Żółte kalendarze oraz Dzień niepodobny do dnia. Thank you.
Oraz utwory naszych gdańskich kompozytorów, takich jak Henryk Jabłoński, Jan Tomaszewski czy Marian Zacharewicz. Zapraszam Zbysiu na scenę. Pozwolę sobie... Ojej, a co tu się stało? Już? Dobra. Wystarczyło na niego spojrzeć i krzyżą i się naprawił. Pozwolę sobie powiedzieć parę słów o płycie, którą mam w ręku. To jest płyta zespołu Blues Connections, w którym występował Mikołaj. No i ostatnie, ja wiem, że ostatnie miesiące jego życia mocno, gdyż zespół planował wejść na początku stycznia do studia, nagrywać tą płytę, więc Mikołaj bardzo mocno nad nią pracował. Niestety zmarł w Sylwestra. No ale chłopaki nagrali to. Na płycie można usłyszeć Mikołaja, gdyż wykorzystane zostały nagrania z dwóch koncertów, które odbyły się niedługo wcześniej. A ja ze swojej strony mocno polecam, bo jest to świetny, świetny album. Tam z tyłu siedzi Krzysiu Słodkowski, który jest basistą Blues Connections. Można od niego płytę kupić po koncercie. A teraz zaśpiewam utwór Rogera Watersa. Home.
got a pair of Dolphins boots, I got fading rooms. Prawie by mi spadła. No to bardzo powoli. Utwór znany i lubiany. Bardzo powoli. Thank you.
Zachodni wiatr, Servus Panicik i pierwszy siwy włos. Thank you.
może to złośliwie brzmi, ale głos odśpiewa chór. Wołamy prawo, wołamy PiS na odmianę cór. Serce spali ci, serce spali ci. Co się stało, że pan pięknie dzisiaj? Inaczej biega dzisiaj agregat, po prostu jak samolot. I to pierwszy.
Państwo, nasz dzisiejszy koncert powoli dobiega końca, a że jest to ostatni koncert w tym roku. Teraz będzie taka chwila na podziękowania. Mamy komu dziękować, komu tutaj składać wielkie, wielkie pokłony. I przede wszystkim bardzo szczególnie chciałabym podziękować rodzinie pana Mikołaja Blonda, która dzisiaj pojawiła się i zaszczyciła nas swoją obecnością i chciała ten wieczór spędzić z nami. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Druga osoba, która zasługuje na wielkie podziękowania, to jest dyrektor szkoły tutejszej, pani Mariola Cyranek. Dziękujemy za gościnę, pan dyrektor, i za to, że nas pani wspiera już ten raz. Mam też małe ogłoszenia, ponieważ dzisiaj spotykamy się na koncercie. Jutro Stowarzyszenie Inne jest Piękne organizuje spotkanie z kulturą kaszubską, też tutaj w szkole o godzinie 19, na które serdecznie też Państwa zapraszam. Kolejne wydarzenie warte zainteresowania są to warsztaty artystyczno-charytatywne. Chodzi o to, że spotykamy się w przyszły piątek w klubie sąsiedzkim Garaż, żeby wykonać różne ozdoby świąteczne, które później pojawią się na kiermaszu świątecznym. I pieniążki z tego kiermaszu będą przeznaczone na hospicjum Pomoże Dzieciom. Także jeżeli ktoś z Państwa, któryś z Panów chciałby wziąć udział, to serdecznie zapraszamy. I jeszcze z tego miejsca chciałabym zaprosić 24 listopada do ZSO2, czyli do tej drugiej szkoły, na galę osobie na roku. I teraz przed nami ostatni utwór. Wyśliłam Cię. Thank you.
jest już dzisiejszym na scenę. Zapraszam Zbigniew Hajna, Joanna Połowo, Przemek Kubera. Zapraszam na scenę. Brawa, brawa, brawa. Marta? Dzień. Jakub? Harmi? Hiszpanii. Wiktor? Krostian z Ukrainy. Adam? Warszawianka, tak naprawdę Warszawianka. Urszula. Grydzia? Błażej i też z Ukrainy Olga. Akademicki zespół z Tywoczym Dzielki z Waszami. Cóż, proszę. Dziękuję, udało się. Proszę Państwa, chciałabym jeszcze z tego miejsca bardzo podziękować Tadeuszowi Kastakowi za kierownictwo artystyczne, bo wiem, ile to jest godzin pracy, przygotowań, telefonów, kartek, maili, zgrania muzyków, prób, a to, że się tutaj spotykamy, to jest tylko szczyt tej góry lodowej, którą trzeba zbudować w międzyczasie. Także proszę bardzo, bardzo dziękuję. Która była chyba na praktycznie wszystkich koncertach, które się odbyły do tej pory. I Aneta właśnie wyłowi tą panią tutaj z publiczności, bo dzisiaj również jest i chciałabym za tą przepiękną frekwencję bardzo, bardzo podziękować. Dziękuję, że przyszliście dzisiaj do nas, za wysłuchanie, za miły odbiór, za wszystkie obrazki. Mam nadzieję, że ten wieczór zapamiętacie na długo i w przyszłym roku również będziemy planować takie koncerty. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Tymczasem życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia.